Dzień dobry, witam na kursie online czytania Avista przeznaczonym dla klasy drugiej lub trzeciej szkoły muzycznej drugiego stopnia i zawierającym tygodniowy zestaw ćwiczeń. Zaczynamy od poniedziałku. Przypominam, że kurs jest przygotowany na podstawie podręcznika, który został wydany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i można go zakupić na stronie, do której link pokazał się na prezentacji. Przypominam też, że materiały w formacie PDF dostępne są na stronie www.spmk.com.pl. Polecam to szczególnie tym osobom, którym ze względów technicznych nie wyświetlają się dobrze materiały nutowe, a proszę pamiętać, że należy czytać nuty z wysokiej jakości materiałów. Krótkie przypomnienie podstawowych zasad. Ćwiczcie codziennie, przeznaczcie na ćwiczenie około 10-15, maksymalnie 20 minut dziennie. Myślcie przed graniem, nie kładźcie rąk na klawiaturze, tylko najpierw zanalizujcie zadany fragment i pamiętajcie, by nie ograniczać czasu na tą analizę. Nikt Was, szczególnie w czasach zarazy, nie goni. W czasie gry skupcie się, skoncentrujcie, poświęćcie całą swoją uwagę na dany fragment, tak by zagrać go możliwie precyzyjnie. Przed graniem, w czasie analizy, skupcie się nie tylko na warstwie muzycznej, ale też na aspektach wykonawczych. Zastanówcie się, jakimi palcami zagracie, wyobraźcie sobie to wykonanie. I wreszcie pamiętajcie, by się nie zatrzymywać i nie poprawiać się, bo wówczas wasze czytanie jest zaburzone, cofacie się niepotrzebnie i nie jest ono dostatecznie płynne. Zaczynamy od ćwiczeń na poniedziałek. Przed Wami ćwiczenie, które znacie już z zeszłego tygodnia na wyprzedzanie, na antycypację, więc tylko krótko podstawowe zasady. Spójrzcie na ogólny kształt, w jaki układają się czerwone linie. Zastanówcie się nad tym, jakie występują znaki chromatyczne, jakie występują wartości rytmiczne. Dokładniejszą analizą obejmijcie jedynie dwie pierwsze jednostki, dwa pierwsze interwały. W trakcie gry podążajcie za liniami i nieustannie wyprzedzajcie wzrokiem. Grając jedną jednostkę, swoją percepcją obejmujcie już dwie kolejne jednostki. Pamiętajcie o zachowaniu stałego pulsu, o wartościach rytmicznych, tak aby zróżnicować, o co oczywiste, ćwierćnuty i półnuty. Przy okazji półnuty nie są dla Was okazją do dekoncentracji, a okazją do dalszego wyprzedzania. W dniu dzisiejszym ćwiczenie w kluczu wiolinowym, pomimo odwrócenia ćwiczenia, proszę zrealizujcie znaki chromatyczne, a zatem pomimo iż występują one za nutą, to potraktujcie je tak, jakby dotyczyły tej nuty. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Przed Wami ponownie ćwiczenie, które już znacie, ćwiczenie na wiązanie nut w jednostki akordowe. W tym przypadku dokonajcie analizy ćwiczenia i wykonajcie je w ten sposób, iż kolejne ósemki w lewej i w prawej gracie jako całe akordy, jako piony. Dokonując analizy nazwijcie akordy, zastanówcie się nad strukturą harmoniczną, nad powiązaniami pomiędzy tymi akordami. No i realizując ćwiczenie pamiętajcie o stałym pulsie, w nawiasie macie sugestie. Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Przed Wami ćwiczenia na zmiany kluczy, zmiany rejestrów i wiążące się z nimi zmiany pozycji ręki. Zanim zaczniecie grać, dokładnie przeanalizujcie ćwiczenie, przy czym pamiętajcie, żeby tej analizy dokonać w Waszych głowach, w Waszej wyobraźni, a nie na klawiaturze czy przez granie na sucho na kolanach. Głowa, a nie palce. Zidentyfikujcie tonację, weźcie pod uwagę to, jakie są znaki i przykluczowe, i przygodne, oraz na tej podstawie zastanówcie się nad podstawowymi powiązaniami harmonicznymi w ćwiczeniu. W czasie grania wyprzedzajcie wzrokiem, skupcie się maksymalnie, skoncentrujcie. Ponieważ jest to ćwiczenie na zmiany kluczy i rejestrów, to też zastanówcie się nie tylko nad warstwą muzyczną, ale też warstwą wykonawczą. Wyobraźcie sobie to, w jaki sposób zrealizujecie poszczególne zmiany, skoki, jakim palcem to zrealizujecie. Jedna zasada obowiązuje, to znaczy zasada maksymalnej ekonomii ruchów, niewykonywania ruchów niepotrzebnych.
No i wreszcie dwie ostatnie uwagi. Pamiętajcie o artykulacji i pamiętajcie o dynamice, bo są to takie same elementy tekstu jak wysokości czy rytm. Jeśli jesteście gotowi, to po przełączeniu ćwiczenia pamiętajcie, żeby zatrzymać pokaz. Na koniec dzisiejszego zestawu ćwiczenie muzyczne. Przypominam więc krótko zasady, które omawiane były przez cały zeszły tydzień. Pamiętajcie, żeby przeanalizować je, zanim zaczniecie grać. Znów przypominam o złotej zasadzie głowa, a nie palce. Wszystko ma się odbyć wpierw w waszej wyobraźni. Pamiętajcie, żeby zidentyfikować tonację, zastanowić się nad strukturą harmoniczną w obrębie przykładu oraz zastanowić się nad tym, jakie występują znaki chromatyczne i jakie one mają znaczenie w kontekście przemyślanej wcześniej przez was struktury harmonicznej. Zidentyfikujcie i przeanalizujcie miejsca trudne, miejsca szczególnego zagęszczenia, spróbujcie je rozbroić, spróbujcie je sobie w głowie zagrać, rozłożyć na czynniki pierwsze. Zidentyfikujcie też, jeżeli pojawiają się schematy powtórzenia miejsca podobne, a jeżeli podobne, to zastanówcie się nad tym, jakie występują różnice. Bardzo ważne jest, abyście się zastanowili nad strukturą rytmiczną i w trakcie waszego grania zrealizowali ją dokładnie, bo rytm jest takim samym elementem tekstu jak wysokości dźwięków. Zanim zaczniecie też grać, bardzo was proszę, abyście w pewnym sensie w wyobraźni zagrali ten przykład w waszych głowach, żebyście wyobrazili sobie wykonanie, żebyście się zastanowili, jakimi palcami zaczniecie, gdzie podłożycie palce, gdzie odbierzecie materiał od jednej lub drugiej ręki. I pamiętajcie o dwóch elementach, które także was obowiązują, czyli o artykulacji i dynamice. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Do jutra.